Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na T110 E5. Bohaterem bitwy jest Ulka. Mapa Prochorówka. Bitwa spotkaniowa. Tak więc jestem ciekawy, czy kolega pojedzie na górkę, czy też może będzie grał na wieżę przy nasypie kolejowym. Jednak wybrał górkę. To jest trochę dziwne, bo E5 świetnie się można wpasować właśnie w nasyp na E5. Zwłaszcza gdy nie ma artylerii, jest to uzasadnione i można sobie strzelać, grać na wieżę, strzelać w kierunku górki oczywiście. No ale nasz bohater zdecydował inaczej i powoli zmierza w kierunku wzgórza. Wzgórza, jak zwykle w historii wojennej, miały strategiczne znaczenie. Nie inaczej jest również w WoCie. Bardzo często wszelkiego rodzaju górki, pagórki, zajęcie ich prowadzi do dużej przewagi. Coś już naszego bohatera wyświeciło. Pewnie podjechał tutaj albo jakiś, lightów nie ma, no to med. Ale nie ma kto do kolegi strzelać w tej chwili. A on już widzi pierwsze cele, które się majaczą za nasypem po przeciwnej stronie torów. Nie ma na nich bicia, na tych przeciwników. Jest E5. Obrysu nie widać, ale zostało. Pocisk został ulokowany dobrze. Krzaki zasłaniają. Wszystko zasłaniają również sylwetkę, kulki. Kulka na razie ostrożnie. Wieże na środku jest mnóstwo czołgów przeciwnika, dlatego nie podjeżdża. No, a szkoda. Takie pierwsze rozeznanie również powinno być zrobione. Tak, żeby nasi właśnie spod kurki mogli sobie postrzelać. Odważna 113 dostała w bok. Dostała również, nie wiem, od jakiegoś TDK-a. Kombos niesamowity i już praktycznie spływa do garażu powoli. Jest batchat wyświecony. Niestety nasi do niego w tej chwili nie biją. Może nie mają bicia dobrego. Jest E75. Gdzieś się schował. Kapowanie bazy. Czyli wymuszenie na przeciwniku reakcji. E75 reaguje oczywiście w ten sposób, że się cofa. No i nie wiem, czy ktokolwiek będzie z przeciwników bronił bazy. Na pewno nie ten 113. 113, w ciężkiej sytuacji. Kulka wie, że musi coś tutaj przyjechać i ustawia się bliżej na snajpę. Wyświecił sobie AMX-a, CDC i ten CDC-ek co prawda zablokował kapa, ale teraz już skończył swój żywot. Jeszcze wykończyć 113. I będzie całkiem fajnie. Budynki przeszkadzają. Jest wroga E5. No ten strzał nie był przymierzony. Trzeba się ustawić przodem do przeciwnika. Bo kulka już się zaświecił. Jest również batchat. Zobaczcie. W spotkaniówce wymuszenie kapa momentalnie powoduje reakcję przeciwnika. I nie ma kampienia przez 10 minut. A jeżeli przeciwnik chce kampić, to wtedy kończy się ta bitwa bardzo szybko zajęciem bazy. I tyle. Na razie spokój. No cóż. Festiwal strzelecki. Sprzyjające warunki. Zobaczcie, wszyscy się tutaj pchają. Każdy chce zdekapować. Ale nie mogą się zdecydować, bo to powinien być jeden szaleńczy ruch, taka E5. Nie, E5 w sumie tylko trzyma kapa, tak? Chodzi o to, żeby trzymać kapa. A przeciwnik nie wie, co zrobić po drugiej stronie torów. Czy się wylać, czy się nie wylewać. Ten IS-7 pojechał do przodu, teraz się wraca. Takie niezrozumiałe dla mnie zachowanie. Tak się tylko traci HP. Baza jest przetrzymywana przecież, więc można spokojnie swoje grać. A ta nawet E5 tutaj na bazie też
chociaż na bazie tu jest Batchat pewnie, tak? Już zapomniałem o... Nie, już mi się wszystko myli. Ale Piotka nie jest w obrębie Kappa, ktoś inny jest. No chyba Batchat był, tak? A może je piątka. Coś przekłamanie tych ikon na minimapie. No i piątka rozstrzeliwana dosłownie. Chciała ruszyć do przodu i ruszyła. Kulka robi co chce, dosłownie co chce. Nikt do niego nie strzela. Jest 113, jest teraz Batchat, jest E4. Zobaczcie, ja chciałbym mieć taką strzelnicę. Normalnie takie bitwy nie zdarzają się zbyt często, że przeciwnik wyjeżdża w tak łatwy do ogarnięcia dla nas sposób. Kolega spokojnie sobie strzela, nawet na tutaj, na wzgórzu E5, która dopiero teraz się zaświeciła, ale już też jest na dwa hity. Zobaczcie, wynik tylko 5-4, a kolega nastrzelał już prawie 5000 i nie stracił żadnego HP. E5 bokiem dalej. I jeszcze tylko jeden strzał. Można się wychylić, można nawet... Aj, przyjąć to. To tutaj strzelił chyba... Nie wiem, Batchat może nie, ale może ta 113 od boku. E75 bity. E5 zjechała na dół. A wynik 5-5. No idealna bitwa. Zobaczcie, nie dość, że kolega sobie postrzelał na środek fantastycznie wręcz, można powiedzieć, to przeciwnik wygrał drugą stronę i teraz jest okazja, żeby sobie postrzelać do tego, do tej grupy przeciwników, która jest po drugiej stronie torów, zgarnąć jeszcze ich HP, zrobić naprawdę świetny wynik i to jest naprawdę idealnie wpasująca się pod kulkę bitwa. E75 odbija się. Został złapany na gąsce. Taran. Może i niepotrzebne, zobaczcie, bo E75 to jednak jest ciężka maszyna. Ale chyba chodziło się głównie o przytulenie do przeciwnika. No. Wykończony przeciwnik. Czas lecieć dalej. Gdzieś w dole jest E5. Kolega się zaświecił, ale E5 nie ma wielkich szans. Tak jest. Jeszcze kilku przeciwników. No ja nie wiem, jakie ma ta E5 wroga pretensje do naszego bohatera. Po prostu zwykła amunicja się skończyła. No właśnie. Wynik 9-8. Nie wiem, jak to przedstawia się w HP. Troszeczkę szkoda, że nie zainstalowałem tego moda. Ale uznałem, że jednak jakąś tam przewagę w bitwie daje. Więc postanowiłem go nie ruszać, mimo że często przekłamuję. Jak Tiger z lewej. Na torach z przodu na linii A. Batchat i Esto. A gdzie jest reszta przeciwników? Tego nie wiem, ale eseta jest prawie że pełna. Jest również lew, będzie na niego bicie. Wystaje wieża. Zatrzymał się niestety. No szkoda, szkoda. 7 pocisków zostało tylko. To nie jest dużo. To nie jest dużo. I z 7 ładnie przebity w dolną płytę. No tutaj obrysów nie było widać, niestety wielka szkoda. Lew pokarany. Czy kolega przejedzie na drugą stronę torów? Na razie ma bicie i ma bicie na tyle dobre, że wykańcza lwa. Uważać trzeba na jak Tigera, ale on też by musiał załadować teraz Golda, żeby strzelić i trafić, no musi trafić przede wszystkim, strzelić i przebić
E5, dającą w hulldownie. Tak, tak, Lew chce raportować naszego bohatera. O, Batchat wyjechał, ale cofnął się. Chciał chyba tylko zdekapować i teraz już zostanie wykończony. Nawet szkoda było tego pocisku na niego. Wystarczyłby haek. I z siódmy wykończony. Ostatni pocisk goldowy. Akurat na S100. Tylko trzeba trafić i przebić. Pięknie. I zostały 3 haeki. No, z tymi haekami będzie problem, zobaczcie. No właśnie. Ja bym znalazł raczej jak Tigera. Strzelanie do Esety. No, jak widać, nie wychodzi. Te 3 pociski jednak widać okazuje się za dużo, jeżeli chodzi o takie zestawienie amunicji. 3 pociski zmarnowane, pozostaje kapować. W sumie kapować, no brak amunicji, no cóż poradzić. A bitwa jest nierozstrzygnięta, dlatego kolega mógł tymi haekami pojechać na jak Tigera, mnie się wydaje, przyjąć z jeden strzał, zajechać go od boku i jeszcze go pokarać. T54A1 nie wykazuje woli walki, jest to jakiś bot, prawdę mówiąc. Kolega, dlatego decyduje się na kapowanie. No, sojusznicza Eseta też nie wiadomo, czy sobie poradzi z jak Tigerem. No, ciężko się robi. Zaświecił się nasz bohater, ale już jest za późno. Padła masterka. Duży kaliber i Top Gun. Prawie 9000 obrażeń, ładny wynik. 6 fragów, 1481 expa. Naprawdę strzelnica była na tyle duża, że później zabrakło amunicji. No i jeszcze dołożył do tego kolega zablokowany przez pancerz odrobinę. I również asysty. Myślę, że każdy z nas by chciał taką bitwę przeżyć, zobaczyć. Ja nie wiem, czy tutaj kolega zabrał pełny zestaw amunicji. Zobaczcie, 42 pociski wystrzelone. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, ile wozi normalnie E5. No ale jeżeli mniej amunicji, w tym wypadku było, to myślę, że kolega wtedy już został nauczony przez tę właśnie bitwę, żeby tej amunicji wozić więcej. A jeżeli nie, jeżeli mi się tak wydaje, że piątka wozi więcej amunicji zwyczajnie, no to jednak oznacza, że kolega nastrzelał i zrobił prawie tyle, co mógł zrobić. No cóż, zobaczmy dalej. Czy zobaczmy dalej? Nie zobaczymy dalej, bo to już jest koniec. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.